bo to jest takie śliskie trochę, nie? Bo z jednej strony no, nikt nam za to nie płaci, żeby edukować klientów, czas to pieniądz. Z drugiej strony, jeżeli nie wyedukujemy tych klientów, no to oni nam nie dadzą tych informacji, które my potrzebujemy. No, powiedzmy sobie to szczerze, teksty trzepią hajsy. Nienawidzę tego powiedzenia kwalifikuje lidy, bo to nie są lidy, to są ludzie. Ten po prostu słowo lidy, jak widzę, to wzbudza we mnie agresję, nie? Na tym etacie zarabiałam naprawdę fajne pieniądze, fajnie mi się żyło i byłam zadowolona. A tutaj wiesz, podjęłam decyzję, rzucam ten etat z dnia na dzień. Dwójka dzieci, kredyt na dom. Ja mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że wejście w copywriting to jest taka właśnie niska bariera wejścia i że każdy może pisać, bo nie wiem, umiesz dwa zdania złożyć poprawnie. I nie jest tak, nie jest tak i to też niejednokrotnie mogliśmy obserwować nawet ten spektakularny upadek good contenta jak wszedł ChatGPT. Więc jak w 300 znakach opiszesz kreatywnie mrożonego brokuła 8 razy, żeby było różnie? Dajesz, 3 minuty. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Copywriter może wyjść z copywritingu, ale copywriting z copywritera nie wyjdzie. Moja dzisiejsza gościni wyszła z copywritingu, ale jeszcze jednym małym palcem u stopy w nim tkwi. Zaczynała od transkrypcji, potem weszła do copy i jak dzisiaj mówi, teksty trzepią hajs. Ale że potrzebowała większej różnorodności w swojej pracy niż 8 unikatowych opisów mrożonego brokuła, dzisiaj zajmuje się głównie automatyzacją biznesów online i sprawianiem tego, żeby przedsiębiorcy pracowali mniej, a zarabiali więcej. Z nami jest Ania Tabor. Siema Ania. Siema Daniel. Anno. Co ostatnio napisałaś za Force? Co ostatnio napisałam za Force? Skończyłam właśnie pisać sekwencję sprzedażową do kampanii dla klientki, która sprzedaje dostęp do wirtualnego studia jogi. Kundalini. Wirtualne studio jogi. Miałem zamiar zapytać, czy nadal piszesz swoje rzeczy, ale to wirtualne studio jogi. Co to jest wirtualne studio jogi? To jest taka platforma, gdzie są prowadzone zajęcia z jogi Kundalini w online'ach, tak? Więc podobnie jak przychodzisz na zajęcia na żywo, tak tutaj po prostu poprzez aplikację Zoom jest praktyka, gdzie mogą dołączyć ludzie i wspólnie praktykować. Bardzo fajne, polecam. Rozumiem, że ćwiczyłaś już. Tak, ćwiczyłam, ćwiczę. No ogólnie to jest fajne rozwiązanie dla tych osób, które wiesz, no nie mają czasu na dojazdy do studia takiego fizycznego, nie mają, nie chcą tracić czasu w korkach, nie chcą, nie wiem, nie mają potrzeby po prostu jakby praktykować z całą grupą na żywo, tylko chcą to robić we własnym domowym zaciszu pod okiem nauczyciela. Może też spróbujesz. Mężczyzn też tam mamy. Ja, wiesz co, ja nie traktuję tego w kategorii, że joga jest kobieca czy nie kobieca, tylko raczej ja bym się porozciągał i to myślę, że jest dla mnie, tylko podejrzewam, że jeszcze nie teraz. Myślę, że za jakiś czas, jak będę, myślę, że potrzebuję tego, to już jest jednak, wiesz, po 30, że tam rano czasem ciężko wstać, nie? I fajnie się porozciągać i mam coś takiego, że nie pilnuję siebie, nie mam na co bata i coś by mi się przydało, coś, jakiś taki kop, do tego, żeby regularnie się rozciągać, że na starość sobie za to podziękuję, nie? Więc rozważę. Zobaczymy, jak te maile napisałaś, czy mnie to przekona, czy mnie to no, nie masz zbyt dużo przekona. Czasu, bo kończymy sprzedaż za 3 dni, także no, jesteśmy na finiszu. A następne otwarcie dopiero w czerwcu, bo otwieramy to cyklicznie raz na kwartał, raz na sezon, także zapraszamy w czerwcu. Wtedy będziesz mógł przetestować moje maile sprzedażowe. Jasne, dobra, to ten, będziemy się zgadywać, ale pisałaś maile, jednakże nie jesteś stricte copywriterką. Już nie, ale już nie. Tak, ale swoją przygodę w biznesie online zaczynałam właśnie od copywritingu. No dobra, to opowiedz nam teraz w takim razie, czym dokładnie się zajmujesz. Razem z moim zespołem wspomagamy biznesy online oparte głównie na wiedzy eksperckiej.
w automatyzowaniu procesów, dzięki czemu mogą zarabiać lepiej, pracować mniej, a przy tym nie potrzebują cały czas być w social mediach, bo to jest coś, czego dużo osób nie lubi i z czego po prostu chce zrezygnować. Także stawiamy na automatyzację, na budowanie procesów, na budowanie ścieżek klienta, lejków marketingowych, które będą po prostu wspierały klientów w realizacji ich celów. I tu też jest copywriting. Brzmi ciekawie, dlatego że wspomniałaś, że nie chcą siedzieć w social mediach. Ja bardzo nie chcę siedzieć w social mediach, także myślę, że pogadamy też bliżej pewnie tego czerwca, jak już będę po ślubie i to wszystko pozałatwiam. Bo dosłownie dzisiaj, bardzo możliwe, że w tym momencie mamy 20 marca, tak dla referencji, 20 marca 2024, powinien wlecieć albo już wleciał post na LinkedIna o tym, że kończę z krótkimi materiałami wideo. Kończę z Instagramem, kończę z TikTokiem, kończę z tym wszystkim. Facebooka już dawno zaorałem, nie będę tego robił, dlatego że w moim przypadku przynajmniej to po prostu nie działa. Mhm. Że mogę się osrać przy tym i wyobraź sobie na przykład, że przez miesiąc potrafiłem dzień w dzień praktycznie wrzucać jakąś rolkę na Instagrama i wiesz, o ile mi urosła społeczność? Wiem, o 50 osób, bo obserwowałam cię. Nie, to teraz, to poprzednim razem jak byłem na stażu i to było dokładnie 30 osób, ale teraz dosłownie o minus jeden. Gdzieś tak o minus jedną osobę mi urosło. Najwięcej urosło mi wtedy, kiedy skomentowałem u Przemka Górczyka jakąś rolkę, nie? Jednego dnia mi przyszło 6 osób. Ja tak, wiesz co, siedzę i się zastanawiam, co ci wszyscy guru marketingu, guru Instagramów pieprzą, że publikuj regularnie, wrzucaj 3 rolki dziennie, to ci urośnie. No, znaczy ja się z tobą zgadzam, bo ja ogólnie też nie lubię social mediów, stąd jakby też kładę nacisk na to, żeby w tych social mediach niekoniecznie być, w sensie może pod tym kątem, że niekoniecznie non-stop, bo ja na przykład dopóki nie weszłam do tego biznesu, to wiesz, ja nie miałam konta na Instagramie, nie miałam konta na LinkedInie, nie miałam, na Facebooku miałam tylko prywatne konto, gdzie przez 10 lat wrzuciłam 2 zdjęcia, jak mi się dzieci urodziły. Więc jakby totalnie jestem osobą, która nie lubi social mediów i nie potrzebuje takiego pokazywania się w social mediach i pokazywania swojego życia, swojej prywaty. Natomiast wiem, że poniekąd jest mi to potrzebne do rozwijania mojego biznesu, ponieważ tam jest moja grupa docelowa, natomiast nie chcę, żeby to było właśnie tak, że wiesz, siedzę w tych social mediach, nic nie robię, tylko klepię te posty, kręcę te rolki, wrzucam te storiesy, to mi pochłania cały dzień, nie, temu mówię stanowczo nie, od tego chcę odejść, no bo jakby to nie jestem ja i to mi nie pasuje, natomiast pomogło mi to, jak sobie pomyślałam, że to jest moja praca. Że jakby to jest element mojej pracy, mojego marketingu i to mi trochę pomogło inaczej podejść do tych mediów społecznościowych. Na zasadzie nawet już, że nie muszę, ale w pewien sposób chcę. Ale nie non-stop. Jasne. Ja wiesz, to nawet miałem ostatnio taką kminę na temat tego, co ci ludzie mówią na temat budowania społeczności, chociażby na tym Instagramie, że no w sumie, jeśli oni zarabiają na tym, jeżeli oni zarabiają na tym, że uczą kogoś, jak zbudować społeczność na Instagramie, to co mają mówić, że się nie da? No tak, tylko jeszcze pytanie, po co ci ten Instagram? Tak? No bo jeśli chcesz być influencerką, no to musisz mieć zasięgowe konto, tak? Natomiast jeżeli chcesz po prostu, żeby to było kolejne miejsce, gdzie mogą cię znaleźć twoi potencjalni klienci, to robisz ten profil pod kątem bardziej wizytówkowym, żeby było wiadomo, z czego jesteś znany, co można u ciebie dostać. I na tym bazujesz, takie jest moje zdanie. I tak ja zamierzam to teraz robić u siebie. Mniej więcej zachować jakąś regularność, przy czym nie oznacza to 4 rolki czy posty dziennie, ale powiedzmy 2 na tydzień. Do tego jakieś stories od czasu do czasu, plus po prostu budować to w ten sposób, żeby pokazywać tam to, co ja robię. No bo mówię, ja nie potrzebuję milionowych zasięgów, tak? Nie potrzebuję, nie wiem, mieć 100 tysięcy obserwujących, nie chcę być influencerką. Ale wiem, że na Instagramie są moi klienci, oni mnie tam szukają i sprawdzają i też już po prostu mam dosyć tego powiedzenia, szewc bez butów chodzi, już zostawmy tego szewca w spokoju i dlatego właśnie chcę to zrobić, bo też
denerwuje mnie już to, wiesz, tłumaczenie się, no nie, że tak, ja nie wiem, tutaj napiszę ci, nie wiem, teksty do newslettera, ale nie mam swojego newslettera, tak? Nie wiem, napiszę ci teksty na stronę, czy tam pomożemy ci zrobić landing page sprzedażowy i tak dalej, ale nie mam swojego landinga, więc jakby czuję teraz też dużą potrzebę przy tym, jak też chcę się skalować, tak? Że jednak klienci sprawdzają moją wiarygodność, nie tylko po opiniach, ale też no, szukają mnie w tej sieci. No i widzę taką potrzebę, że gdzieś być muszę. Dlatego wybrałam Instagram, bo tam jest dużo moich klientów. Myślę, że też LinkedIn reaktywuję, bo mam swoje konto, ale no, wieje tam kurzem. No i po prostu traktuję to jako punkt styku z klientami. Może to jest ta różnica. Może po prostu albo mojej grupy docelowej tam nie ma, albo a nie wiem co, na razie to zostawiam. Po prostu znajdę kiedyś kogoś, kto mi powie, co robię nie tak i kto to za mnie po prostu zrobi. Ale odeszłaś od copywritingu, poszłaś w stronę wspierania biznesów, żeby pracowały mniej, zarabiały więcej. Skąd ta decyzja o wyjściu z zacnej branży zarabiania słowem do zacnej branży zarabiania na czymś innym? Okej, więc generalnie chyba zaczęło się od tego, że miałam już dosyć pisania tekstów, bo jestem osobą, która lubi różnorodność i kręcą mnie różne rzeczy i na przykład różnorodność w postaci, nie wiem, raz piszę o kremie do twarzy, a raz o kaloryferze, jednak była dla mnie zbyt mała, zbyt mało różnorodna. W związku z tym postanowiłam pójść w tematy trochę szersze, bo to mi daje większą elastyczność i po prostu czasem zajmuję się jedną rzeczą, czasem drugą i wtedy się nie nudzę. Natomiast nie oznacza to, że zrezygnowałam z copywritingu zupełnie, no bo tak jak nawet przed chwilą mówiliśmy, też cały czas piszę teksty, ale odeszłam od pisania blogów, artykułów, opisów, produktów, kategorii i tekstów na strony sprzedażowe. Bardziej poszłam w stronę tekstów sprzedażowych. Takich konkretnie już na landing page, czy tam sekwencji mailowych prowadzących do zakupu ścieżek klienta, ogólnie e-mail marketingu pod kątem regularnych newsletterów. Także z jednej strony wyszłam z tego copywritingu, a z drugiej strony dalej w nim działam, więc nie mogę powiedzieć, że tak zupełnie się odcięłam, bo pisać lubię, zawsze lubiłam pisać, nadal lubię pisać, tylko teraz piszę to, co chcę. Fajne, fajne. I też to hasło kluczowe. Zawsze lubiłam pisać. Ja zauważam, że wśród ludzi, którzy trzepią lub trzepali dobrą kasę z copywritingu, to się powtarza. To jest powtarzający się motyw. Mam wrażenie, że ci ludzie, którym nie wychodzi copywritingu, to są ludzie, którzy zostali copywriterami dlatego, że chcieli zarabiać online, a nie dlatego, że lubią pisać i chcieli zarabiać online. Mam takie wrażenie. Zgadzam się z tobą, bo jakby ja mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że wejście w copywriting to jest taka właśnie niska bariera wejścia i że każdy może pisać, bo nie wiem, umiesz dwa zdania złożyć poprawnie. I nie jest tak, nie jest tak i to też niejednokrotnie mogliśmy obserwować nawet ten spektakularny upadek good contenta, jak wszedł chat GPT. Nie jest tak, właśnie jakby wydaje się, że wiesz, masz komputer, masz, nie wiem, 2 godziny wolnego czasu, to ty usiądziesz i napiszesz. No nie, no nie. Natomiast często się z tym spotykam i nawet czasem wśród, nie wiem, moich znajomych, jak oni się mnie pytali, na przykład, czym się zajmujesz, no to ja mówię, o, to może ja też spróbuję. Ja tak sobie myślę. No powodzenia, powodzenia. Ja oczywiście nie mówię, że wiesz, jakby ja jestem, nie wiem, jaka super świetna i w ogóle nikt mi do pięt nie dorasta, nie o to chodzi. Natomiast fakt jest taki, że jakby no, od zawsze lubiłam pisać, tak? To pisanie zawsze ze mną było. Nie wiem, ja jeszcze jestem osobą, która zdawała starą maturę i nie chodziłam do gimnazjum, więc wiesz, ja napisałam 17 stron papieru kancelaryjnego na tej maturze z polskiego, no nie? Jakby to było dla mnie takie naturalne. Nie wiem, pisałam jakieś pamiętniki, pisałam różne opowiadania, jak byłam mała, nie wiem, jakieś wiersze. Po prostu zawsze, zawsze to pisanie ze mną było. No. Co nie zmienia faktu, że copywriting, a pisanie, wypracowań to są dwie różne rzeczy, tak? To trzeba podkreślić. Tak, fajnie, że to wybrzmiało. Miałem tutaj już dwie gościnie po polonistyce, właściwie chyba nawet trzy. I to samo mówił, że polonistyka, a copywriting to są dwie kompletnie różne rzeczy, także nie ktoś. Jak się komuś wydaje, że dobre wypracowanie to jest dobre copy, no to pora zejść na ziemię. Pisanie nadal w twoim biznesie jest i jest ważne. I jakbyś mogła opowiedzieć, jaka jest rola tekstu w tym, co robisz? Po prostu opowiedz, jaka jest rola tekstu w tym, co robisz teraz.
No, powiedzmy sobie to szczerze, teksty trzepią hajsy. To jest krótko i konkretnie, no nie? Jakby dobry tekst sprzedaje. Ja też jeszcze jak działałam głównie jako copywriter, mówiłam, że piszę teksty, które sprzedają, które zamieniają słowa na pieniądze. Bo umówmy się, okej, okay, filmiki reklamowe i tak dalej, shortsy, rolki, ten krótki przekaz jest fajny na początek, żeby zainteresować odbiorcę, natomiast jak on już przejdzie dalej, bo się zainteresuje i wejdzie na tą stronę sprzedażową na przykład, no to jednak szuka konkretnych informacji i rolą copywritera, naszą rolą jest podać mu to w taki sposób, żeby po prostu on wiedział, że on to musi mieć, tak? Nie czy on może chce to mieć, że on się może zastanowi, nie, on chce to, tu i teraz, tak? Zbudzenie takiego pożądania i chęci zakupowej, dlatego nie wiem, jak słyszę na przykład takie rzeczy, że właśnie, nie wiem, zastąpi nas ChatGPT, zastąpi nas sztuczna inteligencja, może kiedyś, ale niekoniecznie teraz i to jest pieśń przyszłości, bo nie zgadzam się z tym, bo sztuczna inteligencja nie napisze tekstu sprzedażowego, który trafi w serca grupy docelowej. Także podsumowując, jednym zdaniem, copywriting tworzy pieniądze. Dobry copywriting tworzy duże pieniądze. O, dobrze, że doprecyzowałaś, bo jakby to dla kogoś nie wybrzmiało, dobry copywriting. A czym ten dobry copywriting jest? Bo mówisz, że odbiorca, że czytelnik, klient potencjalny powinien pożądać tego produktu, powinien stwierdzić, że on to musi mieć. I czy masz jakieś tipy, jak sprawić, żeby odbiorca tego produktu pożądał? Pierwsza rzecz jest taka, że zanim przystąpimy do pisania, trzeba dobrze zbadać grupę docelową, tak? Bo to, że nam się coś wydaje, co to za mina? Ja wiem, że dla ciebie to jest oczywiste, natomiast dla reszty, słuchaj, niekoniecznie, bo to, że na przykład nam się coś wydaje, że my coś myślimy na jakiś temat, a nie jesteśmy w tej grupie docelowej, no bo na przykład, nie wiem, no czasem nie jesteśmy, tak? No czasem mamy takie teksty, że faktycznie, nie wiem, sami byśmy kupili ten produkt i wtedy jest nam łatwiej pisać, ale czasem są takie, że to jest totalnie nie dla nas, tak? Na przykład, nie wiem, no ja, nie wiem, nie kupiłabym sobie odżywki dla sportowców, nie? No, więc trzeba dobrze zbadać tą grupę docelową i jej potrzeby, żeby wiedzieć, jakim językiem do nich pisać. No i ten sławny, oklepany, powszechnie znany, ale nie zawsze stosowany i rozumiany język korzyści, tak? Czyli nie piszemy o sobie, kim my jesteśmy i nie wiem, jacy to my jesteśmy super i ile my szkół skończyliśmy, tylko to, co my dajemy, jak to może pomóc klientowi, tak? Nie wiem, jestem dietetyczką i skończyłam, nie wiem, takie i takie studia. Nie, mówisz, przez, nie wiem, 10 lat zbierałam doświadczenie w dietetyce i dzięki temu teraz ty możesz, nie wiem, schudnąć 5 kilo w ciągu miesiąca bez efektu jojo, tak? Więc jakby mocno ten język korzyści tutaj musi wybrzmiewać. Nie pozostaje mi nic innego, tylko się z tym zgodzić. Niemożliwe. Ta moja mina to nie było, że ja to wiem, że to jest oczywiste, tylko takie, wiesz, co ty sobie opowiadasz za głupoty, jakie badania potrzebne, co ty, dawaj wytyczne, słowa kluczowe, ja ci namacham i tu NIP do faktury i będzie pan zadowolony, nie? Jakie badania potrzebne, co ty. Tylko pytanie, po co to piszemy, tak? Bo jeżeli chcemy, piszemy to po to, żeby to sprzedać, no to jednak bez badania grupy docelowej się nie obędzie. Wiesz co, zdarzyło mi się parę razy widzieć i słyszeć takie historie, że przychodzi klient i mówi, że on potrzebuje sobie ustawić reklamy, albo potrzebuje sobie treści na stronę napisać, albo treści na blogi, czy maile, czy cokolwiek sprzedażowego. Potrzebuje zadbać o marketing, mówiąc ogólnie. I on mówi, że potrzebuje dotrzeć ze swoim produktem do ludzi. Ale zauważ, czego tutaj brakuje. Nie ma zastanowienia na temat tego, czy ludzie mają problem, czy ten produkt ten problem rozwiązuje i czy to w ogóle jest dobry produkt. Alex Hormozzi mówił i pisał w książce o leadach, że ludzie za wiele zasobów inwestują w to, żeby produkt rozpromować, w stosunku do tego, ile inwestują w to, żeby ten produkt udoskonalić. No bo zauważ, dobry produkt sam się sprzeda. A kiepski produkt możesz reklamować na wszystkie sposoby, dotrzeć z nim do wszystkich ludzi, a oni i tak nie kupią.
No to jest prawda i tutaj też dotykamy takiego ważnego zagadnienia moim zdaniem, jak to, że właśnie ja jestem dużą orędowniczką tego, żeby najpierw coś sprzedać, a potem to stworzyć. I też będę tą metodę stosować przy moich produktach cyfrowych, które tak mam w najbliższych planach, żeby też wypuścić. Ponieważ już widziałam bardzo dużo takich historii, kiedy właśnie klienci tworzyli te produkty cyfrowe, kursy online, męczyli się, a potem właśnie nikt nie kupił i nagle było zdziwienie, ale o co chodzi, przecież mam taki super produkt i w ogóle jest taki świetny. I okej, tak, on może dla ciebie jest świetny, bo ty go stworzyłeś, więc nie masz jakby takiego obiektywnego spojrzenia na to. Natomiast dla twoich klientów on jest totalnie nieprzydatny, bo właśnie nie zbadałeś tej grupy docelowej, nie dowiedziałeś się, czego oni chcą, i tworzyłeś coś z głowy, co wydawało ci się, że będzie spoko. Ale oni tego nie kupili, bo się okazuje, że to się nie wpisuje w ich potrzeby. No i w tym momencie zmarnowałeś czas, przepaliłeś kasę, jeżeli to zlecałeś komuś, no to na osoby do współpracy. Jeżeli robiłeś to sam, no to wiadomo, nie robiłeś w tym czasie czegoś innego, na czym mógłbyś zarobić, więc to też jest poniekąd strata pieniędzy. No i zostajesz z takim poczuciem, ale o co chodzi? I z gotowym produktem, którego nikt nie kupił. No i pytanie po co? Bardzo dobre pytanie. Dosyć często pada tutaj sformułowanie wydawało się. I myślę, że to jest słowo kluczowe. To, co ci się wydaje, a nie jest potwierdzone, to masz rację, wydaje ci się. I sporo też mówisz o badaniu grupy docelowej. Ja wiem skąd nacisk na badanie grupy docelowej, bo jesteśmy w tym samym mentoringu. Jakbyś tak mogła nam powiedzieć, jak do tego badania grupy docelowej się zabrać? Mam wrażenie, że sporo copywriterów tego nie robi, że wiesz, po prostu wchodzą i chcą pisać, nie? Nie chcą, nie wiedzą dla kogo piszą, nie wiedzą co chcą pisać, nie wiedzą za ile chcą pisać, także podrzuć nam tu parę tipów, jak tę grupę docelową zbadać, no bo to jest jakby nie było core naszej działalności. Tak, no jakby tak, z tą grupą docelową, wiesz, ja tutaj też opowiadam, bo wiem, że to jest bardzo ważne, ale sama też popełniłam ten błąd, mea culpa, przyznaję się nieraz. I też cały czas mam z tym pewnego rodzaju wyzwanie i też, bo mam wrażenie, że jakby ten proces się nie kończy, tak? Bo to też, nie wiem, nasze biznesy ewoluują, one się zmieniają i ta grupa docelowa też się zmienia i to jest nieustanne po prostu badanie tej grupy. Jak to można zrobić? Jeżeli pod kątem copywritera, tak, że chcemy nawiązujemy współpracę z klientem i chcemy napisać dobry tekst sprzedażowy, ja bazuję też na briefie, potrzebuję wyciągnąć od klienta jak najwięcej informacji na temat jego grupy docelowej i klienta. I tutaj często spotykam się ze ścianą, bo klient sam nie wie, kto jest jego grupą docelową. I w tym momencie my jako copywriterzy wchodzimy w rolę strategów, co też nie do końca powinniśmy robić, natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby ten dobry tekst sprzedażowy napisać, no to poniekąd nie mamy wyjścia. Tutaj też taka gwiazdka, że fajnie by było uwzględnić to w swojej wycenie pracy, bo to jest dodatkowa rzecz, której nie wlicza się w znaki, że tak powiem, bo większość copywriterów jednak nadal się rozlicza za znaki, co też jest błędem moim zdaniem, ale o tym może później. Więc na pewno tutaj po prostu jak najwięcej wycisnąć z klienta informacji na temat tego, kim jest jego grupa. Jeżeli nie ma takich informacji od klienta, to no po prostu musimy go podpytać i zadać mu pytania, które go na tą grupę docelową doprowadzą, żeby on sam wiedział, dla kogo on ten produkt stworzył. Bo inaczej będziemy pisać dla, nie wiem, mamy, która ma, nie wiem, dwójkę dzieci i siedzi z nimi w domu, wychowuje je, a inaczej dla kobiety, która również jest mamą, ale oprócz tego, że ma tę samą, też dwójkę dzieci nawet w tym samym wieku i je wychowuje, ale dzieci chodzą do przedszkola, ona robi swój własny biznes, rozwija karierę, nie wiem, pracuje na etacie, cokolwiek, ale po prostu nie jest z tymi dziećmi w domu. I nie mówię, że któraś ta rola jest lepsza, gorsza, zła, dobra, tylko po prostu już mimo, że to jest kobieta w tym samym wieku i ma dzieci na przykład w tym samym wieku co druga kobieta, to już będziemy do niej pisać innym językiem. Dlatego to jest bardzo ważne i ja przez bardzo długi czas też miałam z tym wyzwanie i też tego nie rozumiałam, bo mi się wydawało, że jak, nie wiem, tworzę produkt, no to on jest taki super, że on trafi do wszystkich. No nie, nie trafi do wszystkich, a nawet jeżeli może trafić do różnych grup, to inne komunikaty trafią sprzedażowe właśnie do konkretnej grupy.
Dlatego to badanie grupy docelowej jest takie ważne, bo jeżeli dobrze zbadamy grupę, to wiemy, jakimi komunikatami do nich trafiać. Bo do kobiety, która jest w domu, jest mamą i zajmuje się dziećmi, będą trafiały komunikaty inne, na przykład w stylu, nie wiem, dajmy na to tą dietetyczkę, tak? Jesteś w domu z dziećmi, zajmujesz się cały dzień domem, nie masz czasu pomyśleć o sobie. Zapraszam cię, przygotuję ci plan diety, który ci zajmie minimum czasu, który będziesz mogła poświęcić rodzinie. Dla kobiety, która, nie wiem, jest bizneswoman, rozwijasz firmę i ciągle jesteś na spotkaniach, nie masz czasu gotować, przygotuję ci taki plan diety, dzięki któremu zminimalizujesz swój czas w kuchni albo będziesz gotować, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu, dzięki temu będziesz miała czas na rozwijanie swojej firmy. To są może takie drobne niuanse, natomiast nasza grupa docelowa, czytając to, ona się z tym utożsamia, tak? Jeżeli matka dwójki dzieci siedząca w domu, wychowująca je, przeczyta, że lata między spotkaniami biznesowymi, no to nie, to ona tego nie kupi, bo ona od razu będzie wiedziała, że to nie dla niej. Dlatego właśnie to badanie grupy docelowej jest takie istotne. To teraz moje ulubione. Przychodzisz do klienta, pytasz o badanie grupy docelowej, a klient ci mówi... Jak klient robi. Ale nie, o co chodzi? Lepsze. Ja znam swojego klienta. Ty znasz, znaczy, aha, że klient, ty mówisz jako klient, dobra, że ty znasz swojego tak. klienta. Ja mówię, no dobrze. Przychodzę do klienta i pytam o badanie grupy docelowej, a klient na to mówi, ja znam swojego klienta. No. To wtedy ja mówię, panie Danielu, ale ja też bym chciała poznać pana klienta bliżej. Ja mówię ci, kiedyś się szarpnę, znaczy nie, no nie zrobię tego, tylko się tak odgrażam, że kiedyś powiem, że no, ja nie czytam w myślach. No jeszcze tak technologia nie poszła, że czytam w myślach, dlatego ja potrzebuję tu mieć wypisane, jakie są te problemy tej grupy docelowej, na co się skarżą, o co pytają. Jakimi słowami, no bo na przykład jeżeli my mówimy o pozyskiwaniu klientów, no to dla kogoś powiedzmy na innym etapie rozwoju kariery, to pozyskiwanie klientów to może nie być pozyskiwanie klientów, tylko załóżmy zdobywanie zleceń albo zarabianie kasy. I ja mówię o pozyskiwaniu klientów, a ktoś myśli o zarabianiu kasy, ja się z nim nie dogadam, więc no, nie czytamy w myślach, więc jeśli zleceniodawcy tego będą słuchać, to no jednak byśmy prosili te informacje. A nie masz takiego jakby poczucia, że po prostu wydaje, bo my żyjemy w swojej bańce, tak? I nam się wydaje, że my non-stop opowiadamy o tym, że nie wiem, że właśnie trzeba tą grupę docelową, że jakie rzeczy potrzebujemy, żeby powstał dobry tekst sprzedażowy, ale my właśnie jesteśmy w tej bańce, tak? Dla nas to jest oczywiste, a ja mam wrażenie, że po prostu klienci dalej nie wiedzą i nie rozumieją, po co nam to jest potrzebne, tak? Że oni jakby... że dużą rolę też mamy tutaj my, żeby tych klientów edukować. Poniekąd okej, nie powinniśmy, bo to jest takie śliskie trochę, nie? Bo z jednej strony no, nikt nam za to nie płaci, żeby edukować klientów, czas to pieniądz. Z drugiej strony, jeżeli nie wyedukujemy tych klientów, no to oni nam nie dadzą tych informacji, które my potrzebujemy. I tak się właśnie zastanawiam, że jakby, nie wiem, jest chyba jeszcze mała taka... świadomość klientów, tak? Jak ważne po prostu są te informacje dla nas jako copywriterów i oni podchodzą do tego tak na odczepnego. Ja na przykład teraz, robię kampanię sprzedażową dla klientów i piszę im też teksty na landing page, jakby robimy to kompleksowo od A do Z, od podstawienia strony do sekwencji mailowej sprzedażowej. I ja się pytam, dobrze, no to właśnie wypełnijcie mi brief, możemy go zrobić razem na spotkaniu, jeżeli macie z tym trudność albo nie macie na to czasu. I powiedzcie mi proszę, jaka jest wasza grupa docelowa i kto i co chcecie dawać w ramach tych warsztatów. A oni mi mówią tak, to my ci przyślemy, bo my już robiliśmy te warsztaty i my ci przyślemy nagrania tych warsztatów, tam jest 8 godzin, obejrzysz sobie i wyciągniesz sobie z tego to, co potrzebujesz. Przykład trzeci, ostatni. Dobre. To wypadałoby w takim razie no, powiedzieć, okej, to tutaj jest ten moja stawka godzinowa, ja chętnie obejrzę, nie? No tu akurat się rozliczamy projektowo, na szczęście wiesz, no tutaj akurat mamy, nie wiem, programy do transkrypcji, gdzie można to wrzucić, nie? Ale po prostu ja to mówię dlatego, żeby zobrazować, jaka jest po prostu nieświadomość, nie? I potem jest zdziwienie, że na przykład, nie wiem, coś się nie sprzedaje, albo coś nie idzie, albo ludzie, nie wiem, rozumieją to inaczej niż to było w zamyśle. Ale my,
Tutaj też dotykamy tematu niszy. No bo jakby nie jesteśmy w stanie znać każdej niszy i w każdej niszy wiedzieć i każdej firmy poznać i wiedzieć, co ci klienci potrzebują, tak? No więc bazujemy na materiałach, które dostaliśmy. Jeżeli dostaliśmy takie materiały i nie jesteśmy w stanie nic więcej wyciągnąć, no to sorry, ale no nie wiem, czy można wziąć na fakturę na firmę szklaną kulę? Tak się ostatnio zastanawiałam, nie? Wiesz co, nie wiem, czy nie widziałem, że wizyta u wróżki na fakturę, no, na koszty, ale chyba to podejrzewam, że to podobna rzecz jak psychoterapia, a psychoterapii nie można wziąć na fakturę, bo nasza wspólna znajoma Edyta mówiła, że nie można, więc chyba nie. Znaczy szklaną kulę myślę, że można byłoby jako ozdobę do biura kupić. No, ale nie masz wrażenia, że czasem by się przydało? Żeby z tej kuli wróżyć, co ci klienci od nas chcą? Myślę, że tak, znaczy też, żeby nie było tak, że tylko narzekamy na to, że klienci są nieświadomi, bo są klienci, którzy mają to wszystko zrobione, nie? Mają rewelacyjnie po prostu zbriefowanego klienta, zbriefowaną buyer personę, mają to wszystko ogarnięte, zapłacili za strategię komunikacji marki sprzedażową kilkadziesiąt tysięcy złotych i dostajesz wszystko pod ryj. I to jest fajne, bo masz tak naprawdę wszystko wyłożone. Ja i tak wysyłam swój brief, bo wiem, że jak nie wyślę swojego, Dawid Zieliński mnie nauczył, że zawsze trzeba wysłać swój brief, nie ma wyjątków. I są klienci, którzy nie mają tego zrobionego i kiedy mówisz, że to jest ważne, no bo ja muszę wiedzieć, komu to sprzedaję i muszę wiedzieć, do kogo ja mówię, bo jak nie wiem, do kogo ja mówię, to nie biorę odpowiedzialności za swoją skuteczność, bo nie mogę. To jest tak jakby, wiesz, jakby był lekarz, który ma operować, ale nie wie co. No nie? Ciebie boli ręka, a on ci nogę odcina. Tak, wiesz, to skrajny przypadek to jest, jak znajoma opowiadała na studiach z fizjoterapii. Wiesz, jak robisz masaż, to masz określony zestaw przeciwwskazań do tego masażu, tam żylaki, nadciśnienie, po alkoholu ciąża i tak dalej, że po prostu nie można tego robić, bo ktoś może na przykład dostać krwotoku albo zator pójdzie do serca i skończy się to najgorzej. I podobno jeden chłopak właśnie z roku od tej znajomej nie zrobił tego badania, nie zrobił wywiadu, wymasował człowieka i ten człowiek do rana nie dożył. Więc to jest skrajny przypadek. Ja mam takie po prostu wrażenie, że czasem klientowi mówisz, dlaczego to jest ważne, że najwięcej biznesów siada przez to, że nie ma popytu, a nie ma popytu, bo ten popyt nie został nawet zbadany często. I są klienci, którzy mówią, ok, ty się na tym znasz, ty mi to zrób, ja ci za to zapłacę, ty mi to po prostu zrób, albo powiedz mi, co ja mam zrobić, to ja ci to zrobię. Wysyłasz brief i on to robi. A są klienci, którzy mówią, a co ty mi tutaj dupę zawracasz? To nie jest familiada, żeby mi zadawać jakieś pytania. Co to za quizy? Milionerzy? Ja tu jakieś pieniądze za to dostanę? Co dupę mi zawracasz? Ja mam zamówienia do obrobienia na całą Polskę za kilka milionów złotych, a ty mi tu każesz jakieś ankiety wypełniać, nie? No to ja kiedyś jeszcze powiedzmy, że się zastanawiałem, ale dzisiaj nie biorę takiego klienta. Ja też nie. Ten przypadek, o którym teraz opowiadałam, to po prostu się zdzwoniliśmy i zrobiliśmy to wspólnie, bo też jakby miałam po prostu świadomość, że mam też świadomość, tak, że niektórzy klienci po prostu mają z tym problem i to nie jest nawet kwestia ich, nie wiem, niechęci, złej woli, czy że im się tego nie chce robić, tylko oni nie wiedzą po prostu nawet jak. No i tutaj pytanie, czy copywriter chce wchodzić w taką rolę, że będzie prowadził tego klienta, czy nie chce? Jakby to jest indywidualna decyzja, czy też czuje się na siłach. Ale tutaj akurat mówię, w tym przypadku zrobiliśmy to razem i ostatecznie wyszło całkiem fajnie, ale z takimi klientami, którzy jakby totalnie nie chcą nawet współpracować, nie wiedzą jak, ale nawet nie chcą spróbować i uważają, że to jest no, po prostu strata czasu, no to nie, to ja też nie wchodzę, bo jakby już wyszłam z tych chwil, kiedy brałam każde zlecenie, żeby sobie po prostu zapchać grafik, że tak brzydko powiem. No nie, no teraz to już jest ten moment, kiedy też mogę wybierać, z kim współpracuję i no i wybieram takich klientów, z którymi wiem, że współpraca będzie się układała w porządku, albo przynajmniej takie mam wrażenie, bo to też różnie bywa. Czyli mówiąc w skrócie, kwalifikujesz lidy. To jest to, co wielu osobom umyka, nie kwalifikują. Nie należy tego powiedzenia, kwalifikuje lidy, bo to nie są lidy, to są ludzie. Ten po prostu słowo lidy, jak widzę, to wzbudza we mnie agresję, nie? Bo to ja mam takie wrażenie, jakbyśmy wrzucali po prostu ich do jakiegoś tego pudełka, nie wiem, worka jednego, a on jest, każdy jest inny i po prostu
mnie trafia, nie? Na słowo lead dostaję gęsiej skórki. I co ty na to? No to ja muszę się przynajmniej na czas tej rozmowy przestawić. Możesz mówić. O. Spoko, luzik. No. Nie, będę pamiętał. Czyli kwalifikujesz potencjalnych klientów. Lepiej? Bardzo ładnie. Tak. Lepiej. Kwalifikujesz potencjalnych klientów. Sporo osób tego nie robi. Sporo osób właśnie mówi to, co robi to, co powiedziałaś przed chwilą, że przychodzi klient, okej, biorę. Nie, robię, a później kurwa. Jak mnie ten klient denerwuje, znowu faktura po terminie, on znowu nie rozumie, znowu zostawił pierdyliard poprawek. A to właśnie chyba ten system kwalifikacji ludzi. System kwalifikacji ludzi. A w ogóle ciekawostka. Kiedyś dostałem brief od potencjalnego klienta i tam było ołów, że na początku artykułu trzeba napisać ołów. Wiesz, o co chodziło? No. Ołów to jest LED. LED się wymawia, ale pisze się tak jak lead po angielsku i to było, wiesz, automatycznie przetłumaczone jako ołów. I badanie ten wywiad grupy docelowej to też leady tu były ołowie, więc... Okej, dobra, no dobra. No, słuchaj, możemy mówić, że jesteśmy ołów. Jeśli wolisz, to nie ma problemu. Nie, ołów jest ciężki, a ciężkich klientów raczej staramy się unikać. W każdym razie chodzi właśnie o to, żeby przynajmniej w jakiś podstawowy sposób to odsiewać. No bo to jest tak jak z ludźmi na przykład w szkole czy w klasie, że są ludzie, z którymi chcemy siedzieć w ławce, a są ludzie, z którymi nie chcemy siedzieć w ławce. A nie kwalifikując potencjalnych klientów, tak naprawdę strzelamy. Zgadujemy, z kim będziemy w tej ławce siedzieć. Więc czy masz jakieś sprawdzone patenty na kwalifikowanie ludzi? Mówiłaś, że wybierasz klientów. Jakich klientów wybierasz? Tak, powiem ci jeszcze, z tym kwalifikowaniem ludzi to też różnie bywa, bo czasem może być tak, że stwierdzamy, że chcemy z kimś siedzieć w tej ławce, a po pierwszej lekcji mamy ochotę się przenieść na drugi koniec sali. I też ostatnio miałam taką współpracę, że właśnie pomimo tego, że staram się wybierać sobie tych klientów, z którymi współpracuję, to czasem się wydaje, że to będzie dobra współpraca, a wychodzi trochę inaczej. Natomiast też już doszłam do tego momentu, kiedy nie boję się powiedzieć, że dziękuję, kończę w tym momencie naszą współpracę. Bo mi ona nie służy i nie chcę jej kontynuować. Kiedyś byłoby to dla mnie po prostu czymś niemożliwym. W tym momencie już jakby jestem też na tym etapie, bo rozwój swojego biznesu też idzie w parze z rozwojem mindsetu, bardzo się z tym łączy. Tego też kiedyś nie rozumiałam, teraz to rozumiem bardzo. I mówię, wcześniej jakby nie byłoby opcji, żebym zakończyła tą współpracę przed terminem, by mnie zżerała, by mnie wykończyła, ale bym to zrobiła, bo obiecałam, bo się zobowiązałam. W tym momencie nie mam już takich barier i wiem, że ja też jestem ważna i potrafię zakończyć współpracę w trakcie, jeżeli coś nie idzie po mojej myśli. Także z tym kwalifikowaniem też bywa różnie. Natomiast ja generalnie robię tak, że po prostu umawiam się na rozmowę. Jeżeli kogoś nie znam, ktoś przychodzi do mnie z polecenia, bo do mnie bardzo dużo klientów przychodzi właśnie z polecenia, w sumie głównie z polecenia pozyskuję klientów w tym momencie, to po prostu umawiam się z nim na rozmowę i patrzę, czy zaskoczy, bo dla mnie jednak ważne w tej współpracy jest to, żeby się rozumieć z klientem, nadawać na wspólnej jakiejś płaszczyźnie i mieć taką nić porozumienia. Także u mnie po prostu to idzie tak, że umawiamy się na krótką rozmowę i po prostu patrzymy, czy jest nam ze sobą po drodze. To jest całkiem spoko, ale padło tutaj słowo mindset. Wiedziałam, bo ty też teraz to lubisz, nie? Lubię, wiesz, zauważyłem, że w większości przypadków różnica właśnie nie tkwi w umiejętnościach, w portfolio, w stawce czy w urodzie, tylko w tym, co mamy w głowie, że jest nawet ostatnie takie powiedzenie widziałem, że są ludzie dwa razy głupsi od ciebie, którzy zarabiają dwa razy więcej hajsu niż ty, bo są zbyt głupi, żeby w siebie wątpić. Mocne, ale prawdziwe. Tak, oni się nie zastanawiają, o Boże, bo jak powiem temu klientowi 1000 zł za tego landinga, to on mnie skrzyczy, albo powie, że z chuja spadłem z tą stawką, albo że
nie wiem, że się obrazi albo powie komuś, że bo tamten to on jest taki ten, on ma coś z głową, bo mi powiedział 1000 zł za landing, nie? I dobra, to ja powiem 700. No albo w ogóle już jak 700, to zróbmy na równo, na 500, nie? No, to wtedy klient będzie zadowolony. I rozmawiasz z klientem, mówisz 500, klient mówi 300, 400, się dogadujecie i właśnie się ordnąłeś na 600 zł, nie? Na przykład. A ktoś, kto nie ma wątpliwości, miałem takiego gościa, zgłaszał się na zlecenie i mówi z buta, że oczekuje 70 do 110 zł za 1000 znaków. To były zamówienia publiczne. Nie szukasz copywritera? Za 110 mogę przyjść. Wiesz co, to był temat zamówień publicznych, to jeszcze w tym moim e-booku pod lead magnet, mam tam screenshota, nie? I wysłał mi teksty z portfolio w ogóle w Wordzie, nie? O plecakach. Ja się go pytam, czy on wie, na co się zgłasza. No tak, no szuka pan do pracy, czy nie? No, szukam do pracy, poproszę teksty z zakresu zamówień publicznych. Chciał pan zobaczyć, jak pracuje, no to pokazuje swoją robotę. Czego pan nie rozumie? Kisnę do tej pory, są tacy ludzie. No ale czy on miał jakieś wątpliwości co do tego, co chce? No, bardzo możliwe, że trafił na klienta, który mu powiedział właśnie 70 do 110 zł za 1000 znaków i klient dał. Bardzo możliwe, że dał. A my się zastanawialiśmy wiesz, na początku, że o Boże, jak powiem 30, to ten klient sobie o mnie pomyśli. Ja powiem 25, albo w ogóle 20, nie? No za 20 to weźmie, będzie zadowolony. Klient nie będzie szczęśliwy, dlatego że mało zapłacił. To może będzie dla kogoś szokiem, ale klient nie będzie szczęśliwy, dlatego że mało zapłacił. A jeżeli masz klienta, który będzie szczęśliwy tylko dlatego, że mało zapłacił, to nie jest klient, z którym chcesz współpracować. Tak myślę. Nie, może masz inne zdanie. Nie, oczywiście, że się z tobą zgadzam. No, to zdecydowanie nie jest klient, który jakby... To klienci, którzy chcą tanio i byle jak, bo nie da się tanio i dobrze, tak? Jest ten trójkąt. Tanio, dobrze, szybko. No niestety, nie? Jakby to się ze sobą nie pokrywa i albo masz tanio i szybko, albo masz dobrze i drogo i szybko, albo jeszcze jakieś inne konfiguracje, natomiast tanio, dobrze i szybko nie występuje w przyrodzie. I tak, jak najbardziej ten mindset jest mega ważny, tak? Ja też mówię... Bo to, co ja tutaj opowiadam u Ciebie dzisiaj, to też jakby z doświadczenia i też popełniłam wiele błędów, dlatego chętnie się nimi dzielę, ponieważ może kogoś to też ustrzeże przed swoimi błędami. Bo ja zawsze byłam taką osobą twardo stąpającą po ziemi. Ja jestem dosyć pewna siebie i zawsze taka byłam i zawsze mi się wydawało, że przecież proste, ja to sobie ze wszystkim poradzę, dam radę, ja nie potrzebuję żadnych mindsetów, żadnych tam takich rzeczy. Nie. I doszłam do ściany, tak? Bo wchodząc na przykład we własny biznes, ja w swoim otoczeniu nie miałam nigdy osób, które prowadziły biznesy. Ja wyrastałam i dorastałam i cały czas przebywałam w otoczeniu osób, które pracowały na etacie. Wśród znajomych wszyscy pracowali na etacie. Nie było osób, które prowadziły własne biznesy. Ja wchodząc w ten swój biznes, rzucając korpo, rzucając etat z dnia na dzień w zasadzie, po prostu stanęłam jakby przed totalnie takim nowym wyzwaniem, którego nie rozumiałam i wydawało mi się, że spoko, jak ja sobie tam poukładam strategię, będę wiedziała, co ja chcę robić, do kogo ja chcę startować, jakich chcę mieć klientów, luz. I w ogóle nie brałam pod uwagę tej głowy, a to w pewnym momencie okazało się, że ta strategia fajnie, że jest, to, że ja wiem, co ja chcę robić mniej więcej, to fajnie, że jest, ale to, że nie było tego mindsetu na odpowiednim poziomie i nie pracowałam z tym mindsetem równocześnie, blokowało mnie na przykład właśnie, żeby zwiększać stawki. Okazało się też, że na przykład to, że jestem, nie wiem, pewna siebie w życiu i nie mam tam problemu z nawiązywaniem znajomości, relacji i tak dalej, fajnie, ale nie jestem pewna siebie w biznesie. No bo z drugiej strony, jak mam być pewna siebie w biznesie, skoro nigdy nie miałam z nim styczności, nikt mnie tego nigdy nie uczył i nie dawałam sobie na to pozwolenia, tak, żeby pomału sobie to ogarniać. I w momencie, kiedy zaczęłam pracować z własną głową, pozwoliłam sobie na tą myśl, że halo, może jednak faktycznie trzeba tutaj jakieś przekonania, jakieś blokady, jakieś nawyki z tym popracować, no to zaczęły się dziać cuda, tak? Nagle, nie wiem, podniosłam stawki, właśnie nagle zobaczyłam, że ja mogę powiedzieć nie. Że ja mogę ustawić swoje granice i szanować swoje granice, że nie wiem, po tej pracy na etacie przez te 14 lat ja zawsze pracowałam w takich miejscach, gdzie gasiłam pożary
i gdzie, wiesz, to było na zasadzie, nie wiem, coś się dzieje, ty jesteś non-stop na jakichś komunikatorach, rzucasz wszystko i ratujesz świat. Teraz wiem, że tak nie chcę, że właśnie po to odeszłam z tego etatu, żeby już tak nie działać i że ja mogę powiedzieć nie. Że ja właśnie mogę, nie wiem, skończyć współpracę w trakcie, jeżeli ona mi nie pasuje. Że ja nie jestem pracownikiem mojego klienta, nie, my jesteśmy na równej pozycji, on coś ode mnie dostaje, ja dostaję coś od niego, to jest wymiana. To nie jest tak, że on jest moim szefem, to nie jest tak, że ja poszłam do swojego biznesu i teraz, nie wiem, mam 10 szefów zamiast jednego, ale to wszystko jest praca z głową i to się nie dzieje z dnia na dzień. Inspirujące, myślę, mam nadzieję, że wielu osobom pomoże, bo no, sporo osób, zwłaszcza tak jak mówisz, jak wychodzisz ze środowiska, gdzie nikt nie prowadził firmy, w ogóle jak zakładasz firmę w takiej sytuacji, co? To ty teraz ZUS będziesz musiał płacić. Wiesz, ja pamiętam, jak ja założyłam, właśnie jak powiedziałam, że rzucam ten etat, bo tam już mnie tak wypalili, że powiedziałam koniec. Powiedziałam, rzucam ten etat i wiesz, pierwsze komentarze no jeszcze moich rodziców, nie, którzy jakby dla nich etat równa się bezpieczeństwo, no standardowo to pokolenie naszych rodziców tak ma. I mój tata non stop przy każdym spotkaniu przez pierwsze, nie wiem, półtora roku, no bo ja jestem 2,5 roku na swoim, to przez pierwsze półtora roku za każdym razem, jak się widzieliśmy, pytał, kiedy wrócę na etat. Nie? I tak sobie myślisz, zajebiście, nie? Wsparcie, ale wiesz, jakby ja wiem, że on nie robił tego, bo chciał mi, nie wiem, dowalić, czy chciał mi zrobić przykrość, nie, no po prostu on, to jest takie życie, jakie on zna, tak, praca na etacie daje bezpieczeństwo, masz stałą wypłatę, powiedzmy, że się nie martwisz i tak dalej, to jest pozornym bezpieczeństwem, jak teraz my już wiemy, natomiast no, dla ludzi, którzy pracują na etacie przez tam całe życie, no to tak się kojarzy. No ale wiesz, no fajnie było to słyszeć, nie? Ty tutaj wiesz, kminisz, jak to zrobić, żeby, nie wiem, spiąć wszystko, wiesz, dla mnie to też jeszcze było ważne, bo ja na tym etacie zarabiałam dobre pieniądze, nie? Na tym etacie zarabiałam naprawdę fajne pieniądze, fajnie mi się żyło i byłam zadowolona, a tutaj wiesz, podjęłam decyzję, rzucam ten etat z dnia na dzień, 2 dzieci, kredyt na dom, to nie jest tak, wiesz, że nie wiem, jesteś sam, nie masz rodziny i no i dobra, jakoś przeżyjesz za ten, nie wiem, chleb z masłem, chociaż akurat masło wtedy, wiesz, 6 zł kostka, to nie było lekko, nie? Tylko no też masz w głowie cały czas jednak to, że no musisz mieć tą kasę, żeby mieć na życie, tak? No nie powiesz dzieciom, że no sorry, no nie wiem, nie kupię ci bułki, bo nie, bo jemy tylko suchy chleb. Więc to też było takie dla mnie bardzo ważne, a tu wiesz, no i kminiłam, szukałam, zastanawiałam się, jak to zrobić, jak to rozkręcić, tutaj te bariery w głowie z tą stawką, no nie, że ja tak dużo chcę, chociaż wcale nie chciałam dużo, no ale jakby wtedy, no nie, i tutaj słyszysz, kiedy wrócisz na etat, nie. No. Także na szczęście mąż we mnie wierzył bardziej niż w sumie ja w siebie, więc tu miałam mega wsparcie, ale po prostu mówię, no to było trudne, tak? I tym osobom, które, nie wiem, są właśnie całe życie na etacie, jest naprawdę ciężko wytłumaczyć, że no tu jest wyższy potencjał, nie? I sky is the limit. A to sky masz w głowie. Dokładnie, dokładnie. Doszedłem do tego samego wniosku, jak się kiedyś zastanawiałem, ile zarobić na etacie i na jakim etacie. Jeżeli chcesz zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, to jaki to musi być etat? Gdzie? CEO no, w międzynarodowej. Tylko wiesz, właśnie, bo najczęstszym argumentem za etatem jest to, że to jest stabilne. Nie, to nie jest stabilne. Wiesz, ja mieszkam w Krakowie i tutaj teraz, nie wiem, w ciągu, była taka, nie wiem, może czytałeś, bo to ogólnie media obiegło, Aptiv, firma taka IT i w ciągu tam jednego dnia zwolnili 200 osób, nie, z dnia na dzień. No i jaką to ci daje stabilizację? Nie, po prostu jakby ten etat dla mnie, bardzo często słyszę, nie, że etat to jest stabilizacja, bo dostajesz tą samą kasę co miesiąc. No dobra, tylko to ma plusy i minusy. Bo nie zarobisz więcej. Nie? Mówię o takim etacie, wiesz, nie mówię o takim, nie wchodzę w etat plus prowizja i te inne rzeczy, no bo to wiadomo, różnie jest. Mówię o takim, wiesz, etacie, gdzie, nie wiem, pracujesz w tym korpo, na tym swoim stanowisku, no i tam, nie wiem, dostajesz 3% podwyżki w ciągu roku, nie, 300 zł max na przykład, nie? Także to już za mną. To... Nie wracam. Na mnie podziałało dosyć mocno, jak zrozumiałem, że będąc na etacie, za każdym razem, jaki to by nie był etat, ktoś decyduje, ile ja będę zarabiał. Ktoś decyduje. A kiedy jesteś na swoim,
no fakt faktem, że są pewne minusy, na przykład ZUS-y, ale jak jesteś na swoim, to ty decydujesz, ile hajsu zarobisz tak naprawdę. Poza tym ZUS to też nie jest coś takiego, co musisz, nie wiem, co miesiąc 10 tysięcy złotych płacić, bo cię nikt nie zbawi, tylko ZUS płacisz od zarobionego hajsu. No fakt faktem jest ta podstawowa składka, co uważam, że jest dziadowskim systemem, że czy masz stratę, czy nie masz straty, to i tak musisz ZUS zapłacić. Może kiedyś dożyjemy, że to się zmieni, ale abstrahując od tego, na swoim, to ty decydujesz, ile hajsu zarobisz tak naprawdę, nie? Tak, i ja na przykład tak sobie mówię, że ja mogę płacić duże podatki, bo jak będę płacić duże podatki, znaczy, że dużo zarabiam. O to. No. O to. Czyli wiadomo, nie chcę płacić tych podatków, żeby nie było, nie? Wolałabym nie, ale po prostu biorąc pod uwagę rzeczywistość, w jakiej teraz żyjemy, no to tak, to im płacisz wyższe podatki, tym oznacza to, że więcej zarabiasz. Dokładnie. To Felix Denis w książce jak zostać bogatym, jak How to Get Rich, pisał, że tu trzeba mieć czysto, że w większości przypadków, no wiadomo, że są techniki tam powiedzmy zarządzania tym hajsem, że tak zwanej optymalizacji podatkowej, ale są jakieś granice, jednak generalnie lepiej zapłacić i mieć spokój święty niż tam wiesz kombinować za jakieś parę procent. Są proste metody, może jakiś doradca podatkowy mnie zruga za to, bo jakiś przedsiębiorca, ale generalnie to, że dużo płacisz ZUS-u, to znaczy właśnie tak jak powiedziałeś, że zarabiasz dużo kasy, no bo jak zarabiasz mało, to nie płacisz dużo ZUS-u. Tak, no i wiesz, jakby optymalizacją fajnie, ale z drugiej strony jak ty masz, nie wiem, zbierać faktury po 50 zł za myszkę po to, żeby sobie obniżyć podatek, no to też jest pytanie, czy warto, no nie? Tracić na to czas i energię. No lepiej wziąć lizy. Raz, a grubo, nie? Tylko co roku to ciężko. No, bawić się. Wiesz co, mam tu zapisany jeszcze jeden temat do pociągnięcia. Rozliczenie za znaki to błąd. Jakby to powiedzieć? Ogólnie ja też rozliczałam się ze znaki na początku, ale w pewnym momencie przeszłam na rozliczenie za teksty. No i cóż, lepiej na tym wychodziłam. Dlatego jakby mówiąc, że rozliczenie ze znaki to błąd, po prostu patrzę jakby na swoim przykładzie. I dla mnie w momencie, kiedy powiedziałam stawkę za teksty, to już był duży przeskok na plus, dlatego przestałam się te znaki rozliczać. Plus też jakby no tutaj też musimy to rozróżnić, że ja piszę głównie teksty sprzedażowe. No i ciężko teksty sprzedażowe wyceniać na znaki. Także pod tym kątem wiem już, że no, że po prostu te rozliczenia ze znaki to nie był najlepszy pomysł. Wiem, że dużo osób się tak rozlicza i jakby w copywritingu to nadal jest takie główne i nawet nie wiem, jak są ogłoszenia, czy ludzie, no to się podaje tą stawkę ze znaki. Ale mówię, no dla mnie po prostu ta stawka za konkretny tekst jest lepsza pod tym kątem, że ja tam też mogę sobie wliczyć czas, który potrzebuję na research, czas, który potrzebuję na przeczytanie po raz kolejny tego tekstu. No, bo też jeszcze kwestia jest taka, ile bierzemy za te znaki, tak? Bo jeżeli ktoś bierze 15 zł za 1000 znaków, no to umówmy się, tak naprawdę w copywritingu pisanie zajmuje najmniej czasu. Najwięcej czasu zajmuje research, materiałów do wykorzystania, z których będziemy korzystać przy pisaniu. Więc no moim zdaniem po prostu ta stawka za znaki się nie opłaca. Aczkolwiek pytanie też, jaka jest ta stawka? No bo tak jak mówiłeś, nie wiem, 110 zł za 1000 znaków, no wzięłabym, mogę pisać. Od 70 do 110 tam było, ale to tak mogę prywatnie powiedzieć, że te treści nie były tyle warte na moje oko. Domyślam się. No, po tym, co opowiadałeś. To czekaj, ale teraz mam do ciebie pytanie. No a ty jak w tym kontekście? Znaki czy cały tekst? Wiesz co, dosłownie przed naszym spotkaniem nagrywałem podcast solowy o tym, jak wyceniać swoją pracę i częściowo wyceniam ze znaki, a częściowo nie. Nie wyceniam ze znaki rzeczy, których ze znaki się wycenić po prostu nie da. No bo jak wycenisz stronę główną na stronie internetowej? Otóż to. No dobra, napiszesz 10 tysięcy znaków, a jeżeli tę samą treść zawrzesz w 5 tysiącach, no to masz wziąć połowę hajsu?
A jeżeli potrzeba 15 tysięcy znaków, no to co, weźmiesz mniej, bo wyceniłaś na 10, czy co, czy nie wiem, klient ma zapłacić więcej? Nie. Treści sprzedażowych też nie cenię za znaki, tylko za całość, nie? No bo tu wchodzą w grę jakieś, wiesz, ile wart jest produkt, który ja sprzedaję, zasobność portfela tego klienta, jak ważne to jest, czy idzie za tym kampania, czy to po prostu landing pod reklamy, czy w ogóle nie będzie reklam na niego, czy to będzie, wiesz, tylko z newslettera. Jest masa czynników. Z Pawłem Ciskiem trochę o tym rozmawialiśmy, jak nagrywaliśmy odcinek, ale blogi cenię za znaki, dla własnej wygody. Dla własnej wygody i dlatego na przykład, że jak klient pyta o to, ile za znaki, no to ja mu powiem, ile za znaki, bo on nie wpisze sobie do kwartalnego budżetu wycena indywidualna. No bo jak pójdzie do dyrektora finansowego, dyrektor finansowy spyta, ile za te teksty, a szef marketingu powie, tu jest wycena indywidualna. A no dobra, to wpiszę sobie tu wycenę indywidualną w raport, wyślę to do księgowej, wszystko będzie git. No nie, ludzie tak, myślę, że tak nie działają. I też dla własnej wygody liczę, że wiem mniej więcej, ile mogę napisać na godzinę i na tej podstawie wiem, ile mniej więcej czasu mi to zajmie i wiem, ile hajsu będę chciał wziąć za ten tekst. I tak sobie po prostu, ja lubię taką matematykę się bawić, nie? Więc na tej zasadzie wyceniam, ale też nie wyceniam wszystkiego tak samo. Dlatego odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. Dokładnie, to zależy. Trochę poruszyliśmy temat klientów. Klientów sobie wybierasz, a teraz ja cię spytam o to, jaka jest twoja ulubiona metoda pozyskiwania klientów? No i okej, okay. Tutaj to przyznaję się bez bicia, że ja leżę i kwiczę, bo moją jedyną metodą w tym momencie na pozyskiwanie klientów są polecenia. I to nie jest dobre. Znaczy to jest fajne, tylko że to nas przyzwyczaja trochę do takiego, wiesz, zostajemy sobie w tej swojej sferze, strefie komfortu i tak się taplamy w tym swoim bagienku i nie wystawiamy nogi poza tą kałużę. I na dłuższą metę nie jest to dobre pod tym kątem, że nie mamy po prostu na to wpływu, bo klienci z poleceń są fajni, ale kiedyś może ich zabraknąć i co wtedy? I wtedy leżymy i czekamy, aż znowu ktoś przyjdzie. Więc w tym momencie to jest moja w zasadzie jedyna metoda na pozyskiwanie klientów i teraz robię wszystko, żeby po prostu właśnie, mówię, zaczęłam robić w końcu tą swoją stronę internetową, którą odkładałam od półtora roku. Zacznę być aktywna bardziej na tym Instagramie, mówię nie codziennie, ale regularnie. Odkurzę te moje miejsca w sieci. Ja też jak strona powstanie, zacznę po prostu zbierać ludzi na listę mailingową, żeby robić regularne newslettery, bo po prostu nie da się moim zdaniem budować stabilnego biznesu na poleceniach, bo nie mamy nad tym kontroli. I właśnie to jest to, nie? Że dzisiaj, nie wiem, ci klienci są, a jutro ich nie będzie i po prostu i co? I co wtedy? I wtedy, nie wiem, wchodzimy na grupę na Facebooku i odpowiadamy na ogłoszenia 10 zł za 1000 znaków? No nie. A jeszcze tak jak teraz ja mam w swoim zespole 4 osoby, oprócz mnie, czyli łącznie z nas 5, no to też jakby mam takie poczucie, że jestem odpowiedzialna za te osoby i za to, żeby im zapewnić taki wymiar pracy, na jaki się umówiliśmy, więc no nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego będę teraz po prostu mocno szła w te inne metody pozyskiwania klientów. Okej, okay. Fajnie, że mówisz, że nie można polegać na poleceniach. Myślę, że sporo osób za bardzo na nich polega, ale tu padło słowo zespół. Ja ten temat będę chciał deczko pociągnąć, bo pytanie brzmi o to, czy i jak można się do tego zespołu dostać. Czy jest tak na przykład, że jak się trafi zdolny copywriter, to przyjmiesz, czy raczej masz tak, że teraz nie szukam, więc nie zawracajcie mi głowy? To jest dobre pytanie. Że ogólnie... W tym momencie współpracuję z jedną copywriterką. Jakby jestem otwarta na współpracę z innymi osobami, bo też no, chciałabym, też po to robię tą stronę internetową i zaczynam działać bardziej, jakby w ogóle zaczynam się pokazywać w sieci, bo no, w tym momencie po prostu mnie nigdzie nie ma. Właśnie po to, żeby też troszkę wyskalować ten biznes. I przejść właśnie bardziej na projekty, na działania projektowe, na konkretne, też myślę nad wprowadzeniem abonamentów, więc jeżeli to osiądzie i będzie po mojej myśli się rozwijać, to jak najbardziej będę bardzo otwarta też na współpracę z innymi osobami, no bo po prostu
wraz z większą ilością klientów, no będzie też zapotrzebowanie na nowe osoby w zespole. A jak się dostać do mojego zespołu? No, trzeba do mnie napisać. Trzeba mnie znaleźć. To już jest wyzwanie. Jak już ktoś mnie znajdzie, to już jest, to już ma dużego plusa, jeśli się nie znamy. No i jak najbardziej można się ze mną skontaktować, w razie czego bardzo chętnie sobie zapiszę kontakt i będę się odzywać. Tak, nie dasz zgłoszenia po prostu, nie może być tak, że po prostu przyjdziesz do kogoś, dasz zlecenia, albo w ogóle dasz pieniądze, co ty tutaj zakłody pod nogi rzucasz? No niestety, nie w tej firmie. Ja tak sobie żartuję, ale takie właśnie mam wrażenie czasem patrząc na niektóre osoby, że bardzo chcą na gotowe, bardzo chcą już, szybko, bez wysiłku. No, nie, fajne rzeczy nie przychodzą bez wysiłku, niestety. Nie da się, zawsze trzeba tego wysiłku trochę włożyć, żeby po prostu, jak to mówią, najpierw trzeba włożyć, żeby wyjąć, tak? No, w różnych aspektach życia. No. Wracamy do tematu. Kolejne pytanie. Opowiedz mi o swoim najtrudniejszym zleceniu copywriterskim. Najtrudniejszy tekst, jaki miałaś w życiu do napisania. Najtrudniejszy. Dobrze. Więc najtrudniejsze teksty to były, kiedy przyszedł do mnie klient, który robi szkolenia z zakresu na przykład tam obsługi koparki, koparko-ładowarki, i różnego rodzaju dźwigów, wierteł i takiego ciężkiego sprzętu budowlanego, no i się mnie pyta, czy mu napiszę opisy do tych szkoleń na stronę. I sobie myślę, no napiszę, czemu nie napiszę, no nie? Pewnie, że napiszę, że wszystko napiszę. No i napisałam. Natomiast to, ile czasu spędziłam na tym zleceniu, ile mi to zajęło godzin, ile to wymagało ode mnie researchu, no to jakby nie było warte tego i na dzień dzisiejszy wiem, że powinnam powiedzieć, że no to nie są moje tematy, nie specjalizuję się w tym, w związku z czym no nie, no dziękuję, jednak nie wezmę tego zlecenia. No to było trudne zlecenie pod tym kątem właśnie, że jakby pokonała mnie ta wiedza techniczna, niby wszystko można znaleźć w internecie, ale jeżeli chcesz to zrobić porządnie i nie chcesz kalkować z innych stron i powielać i robić tego tak jak inni, no to nie, no to było naprawdę trudne, żeby do tego dotrzeć. Także to było chyba takie moje najtrudniejsze zlecenie pod takim kątem merytorycznym. Bardzo często te trudne zlecenia się zaczynają właśnie od coś tam o tym wiem i branie zleceń spoza specjalizacji. A skoro trudne zlecenie mamy z głowy, to teraz pytanie o najgorszego klienta w życiu. Chyba, że masz kilku. Czemu rzeka? No, znaczy wiesz co, najgorszy klient. W sumie nie wiem, czy do końca bym nazwała najgorszym. Może to były najgorsze zlecenia. Możemy? Najgorsze zlecenia? Bo klient jakby spoko w miarę chyba. Mogą być najgorsze zlecenia, a może być klient, który cię najwięcej nauczył. Okej, no to powiem tak. Pracowałam już jako copywriterka wtedy pół roku. I to był jeszcze czas, kiedy też szukałam zleceń na przykład na Facebooku, Usme, tego typu portalach, ale na Good Contentie nigdy nie, nic nie napisałam, nie przyłożyłam tam swojej ręki. I dostałam zlecenie na opisy produktów do nowo powstających delikatesów online. No i wszystko fajnie, pamiętam, to było przed świętami Bożego Narodzenia, dostałam paczkę tych produktów, nie wiem, z 500 ich było i słuchaj, ja tam na przykład miałam 8 opisów brokuła mrożonego i one się po prostu różniły nazwą producenta, tak? Nie wiem, był Hortex, jakiś Frost, coś tam. I ja po prostu, jak miałam napisać 8 różnych kreatywnych opisów brokuła mrożonego, to mózg mi wybuchł. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy ja się w ogóle daję do tej roboty. To była masakra. No i tam ogólnie były produkty generalnie spożywcze, nie? Jakieś, wiesz, masło, mleko, nie wiem, no ten mrożony brokuł, mrożona ryba, mrożone coś tam. No i wiesz, siedzisz, masz na to 2 tygodnie, 500 opisów i lecisz taśmowo.
No i to mnie wykończyło. To mnie po prostu wtedy wykończyło. Po prostu marzyłam. Wtedy to jeszcze nie był ten etap, kiedy bym mogła powiedzieć, dobra, tutaj w połowie rezygnuję, dziękuję, do widzenia, nie robię tego więcej. Dokończyłam to i po prostu liczyłam tylko na to, żeby klient mi powiedział, że on już nie potrzebuje tej współpracy ze mną, bo wtedy jeszcze też nie byłam, jakby nie miałam na tyle odwagi w sobie, żeby powiedzieć klientowi, że dziękuję, rezygnuję ze współpracy, bo miałam, wiesz, nachodziły mnie takie myśli, a jak nikt nie przyjdzie na jego miejsce, a no dobra, no ciężko jest i no nie sprawia mi to przyjemności, no ale przynajmniej jest z tego kasa. Więc jakby wtedy jeszcze byłam w tym mindsetzie i tutaj nie miałam takiej odwagi w sobie, ale na szczęście on mi powiedział, że te moje opisy są za mało kreatywne. I ja do tej pory się zastanawiam, jak można wymyślić 8 kreatywnych opisów brokuła mrożonego. Bo jeszcze powiedzmy tam 3 różne spoko. Aha, i to wiesz, maksymalnie 500 znaków, nie? Żeby jeszcze wiesz, nie było, nie? 500? Nie, przepraszam, 300 znaków, 150 na zajawkę, nie? Więc jak w 300 znakach opiszesz kreatywnie mrożonego brokuła 8 razy, żeby było różnie? Dajesz, 3 minuty. Nie, no śmieję się, ale to mnie zniszczyło, wiesz? To mnie zniszczyło i to było ostatni raz, kiedy wzięłam opisy produktowe. To było przed AI-em? To było przed AI-em. Piękne czasy. Więc to było jedno, a drugi klient, taki najtrudniejszy, to pracowałam dla marki premium i tam generalnie pisałam im różne teksty na media społecznościowe, do reklam, nie wiem, popełniłam też jeden artykuł na bloga, to też było dobre. Popełniłam jeden artykuł na bloga i właśnie oni potrafili się czepiać o każde słowo. To była marka premium, która produkowała meble z takiej górnej półki cenowej i po prostu z jednej strony chcieli bardzo kwiecisty język, że tak to nazwę, z drugiej strony chcieli trafić do klientów premium, tak? I naprawdę tam było tak, że jak mi odsyłali teksty na przykład, to pisali, nie wiem, no fajny tekst, coś tam, ale i po zaznaczeniu na przykład to słowo do zmiany, nie? To słowo do zmiany. I to były takie, no to było dziwne, nie? To było po prostu dziwne, bo ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam, wiesz, jak ja mam im to zmienić, nie? I na przykład, dobra, no to zastępowałam to jakimś innym podobnym tekstem, słowem i było o super, nie? Ale to było po prostu takie, że oni czepiali się każdego, może nie każdego, nie? Ale po prostu czepiali się pojedynczych słów. A z tym, że popełniłam ten artykuł na blogu, to się śmieję dlatego, że oni, wiesz, wrzucili mi serwer SEO, dali mi dostęp, no i mi tutaj mówią, że oni chcą, wiesz, minimum 80% mieć, nie? No to spoko, no to piszemy, dobra, wyszło mi 85, wiesz, frazy kluczowe dostałam tam od ich SEO-wca, wszystko spoko, nie? Zrobiłam im ten artykuł pod te frazy, wiesz, super, w tym ten wynik, oni czytają i mówią mi, no pani Aniu, super artykuł, ale my to byśmy jednak chcieli tak bardziej, żeby to było właśnie tak, no bo oni meble produkowali, bo nie wiem, czy mówiłam, nie? Więc tak bardziej, że tutaj nasza specjalistka od tej architektury i czegoś tam jeszcze, nie? To mówi, że jednak nie, bo to ten artykuł musi być napisany inaczej, tak żeby było więcej tej historii sztuki i czegoś tam jeszcze, nie? Ja mówię, dobra, ale powiedzcie mi, po co chcecie ten artykuł, tak? Czy chcecie ten artykuł po to, że on będzie was pozycjonował w wyszukiwarce? Czy chcecie ten artykuł po to, żeby, nie wiem, przeczytało go garstka jakichś zapaleńców, których ten temat tak dogłębnie interesuje, tak? No bo właśnie, bo tutaj kwestia po co chcecie pisać te artykuły, tak? No bo jeżeli chcecie po to, żeby wam generowały ruch i żeby was gdzieś pozycjonowały, no to niestety, ale piszemy je w pewien sposób i używamy tych fraz kluczowych i on no musi być w ten sposób napisany, nie? No, skończyło się na tym, że zmieniliśmy artykuł pod tą garstkę zapaleńców. I to ogólnie, nie mogę powiedzieć, że to był zły klient, bo oni byli fajni, nie? Tylko po prostu jakby, właśnie oni totalnie nie kumali, czym jest copywriting. Oni chcieli z tego zrobić sztukę, co poniekąd też jest okej, no tylko, że się to nie wpisywało w ich cele i strategię, tak? No... Więc to był taki trudny klient pod tym kątem, że ja po prostu jak dostawałam od nich te informacje i te feedbacki, no to po prostu, no jak widziałam, że jedno słowo im nie pasuje i że może jeszcze jakoś, nie wiem, bardziej szlachetnie, nie? No to tak, o. No,
Więc to były tak te dwaj, których zapamiętam. Ale tego brukuła to zapamiętam do końca życia, ten opis. Miałem pytać, czy karmisz dzieci brukułem i coś mi się zdaje, że chyba nie. Nie, ale nie dlatego. Nie? Chętnie bym ich karmił, ale no, nie ma szans, nie? Papryka jedyne warzywo. Ania, co ci dało największego boosta w karierze? Co w największym stopniu wpłynęło na rozwój highs? No i właśnie o tym już w sumie rozmawialiśmy, bo to był ten mindset. I to, że ja zauważyłam, że ja muszę z tą głową pracować. Że to właśnie, że ja, nie wiem, popracuję sobie z tą strategią, że sobie to wszystko poukładam, że to będę miała, wiesz, tip-top, to jeżeli głowa za tym nie pójdzie, no to i tak się to nie zadzieje. I tak stanę. I tak mnie nie puści. Gruby, ostatnio popularny temat właśnie tej głowy. Ja tak zauważam, że ludzie czasem się zastanawiają, czemu komuś wychodzi, a czemu mi nie wychodzi. Ale ta osoba została ukształtowana przez inne warunki. Może się okazać na przykład, że wyniosła z domu dobre wzorce i automatycznie, intuicyjnie podejmuje właściwe decyzje, które dają dobry zwrot, a ty automatycznie, intuicyjnie podejmujesz decyzje nieoptymalne. I dopóki sobie w głowie nie poprzestawiasz, to dalej tak będzie. I myślę, że warto ludzi uświadamiać w tym kontekście, że jest coś takiego jak schematy rodowe, jak przekonania, jak wiesz, jakieś lęki. Syndrom oszusta to jest lęk na przykład. Lęk przed, co ciekawe, bardzo często sukcesem. Tak, tak. I właśnie na przykład, wiesz, jak ja zaczynałam jako ten copywriter i miałam w głowie to, że ja chcę zarabiać tyle, co na tym etacie. I wyobraź sobie, że jak ja sobie postawiłam tą poprzeczkę kasa etatowa, to ja nie mogłam do niej dobić. I ja nie rozumiałam dlaczego. I ja na przykład teraz już wiem, że dlatego, że ja... miałam w sobie taką obawę, co będzie, jak ja do tej kasy dobiję, tak? Co dalej? Nie wiem, zrealizowałam cel i tego celu już jakby, a nie byłam jeszcze na tym etapie, żeby sobie przestawić ten sufit finansowy wyżej, tak? Że ja mogę, nie wiem, zarabiać więcej niż na tym etacie. Nie, ta kasa z etatu to był cel i zawsze mi brakowało 500 zł, 1000 zł, wiesz, zawsze po prostu ja widzę, że ja sama z siebie sabotowałam, żeby do tego celu nie dojść w 100%, tak? Bo właśnie nie wiedziałam, co dalej. I to jest właśnie to... Wiesz, no nie wiem, czy można to nazwać szumnie sukcesem, ale jakby poniekąd się to wpisuje w to, że to jest właśnie ten strach, nawet nie przed porażką, że nam nie wyjdzie, tylko przed tym, że osiągniemy ten cel i co dalej. Nie? To jest to. A jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi, którą bym chciała dopowiedzieć, bo też nie mogę powiedzieć, że to był taki boost na ten moment, bo dopiero teraz to robię, ale też do tego doszłam, a chcę to powiedzieć dlatego, że może to komuś pomoże, że robienie zleceń dla klientów i zakopanie się w bieżączce to jest droga donikąd. Jeżeli nie będziesz pracować nad swoją firmą, rozwijać swojej firmy bądź marki osobistej, no to działasz tak, że przechodzisz od zlecenia do zlecenia. Zatapiasz się w tej bieżączce, robisz tylko zlecenia dla klientów i jakby nie wiem, za rok, za dwa lata jesteś na tym samym etapie. No okej, może będziesz zarabiać więcej, tak? Masz większe doświadczenie, wygenerujesz większą stawkę i tak dalej, ale nadal, nie wiem, złamiesz rękę, nogę, chcesz wyjechać na wakacje, nie zarabiasz. Nie zarabiasz, bo nie masz swojej marki, gonisz od zlecenia do zlecenia, gonisz za tą kasą, która owszem jest ważna, bo ja też długo nie umiałam właśnie tego sobie w głowie przestawić, bo ważne było dla mnie to, żeby zarobić, no bo mówię, jakieś mam zobowiązania życiowe, no i umówmy się, no kasa jest potrzebna, ale właśnie teraz mocno też wchodzę w to, że kasa to nie jest wszystko, na tej zasadzie, że muszę i chcę przede wszystkim wygospodarować czas na pracę nad własną marką, nad rozpoznawalnością, stąd też tu jestem u ciebie dzisiaj, bo za dwa lata, za trzy lata, za pięć, za dziesięć lat będę siedzieć i klikać te landing page'e. I nie wiem, jak powiem, jak się nazywam, to nikt nie będzie wiedział, o kogo chodzi, nie? Fajnie, no mogę to robić dalej, tylko po prostu, no mówię, to jest, dla mnie to jest takie krótkowzroczne, tak? Że po prostu siedzę i klepię tą bieżączkę, jedno zlecenie się kończy, zaczynam drugie. Okej, no są osoby, wiem, że są osoby, którym to nie przeszkadza, natomiast no, mi zależy na tym, żeby po prostu trochę to wyskalować i mieć firmę, a nie zrobić sobie etat we własnej firmie i po prostu być takim, że tak powiem, brzydko powiem, wyrobnikiem we własnym biznesie, bo to nie jest firma, to jest po prostu etat we własnej firmie.
Także no, jeżeli bym mogła cofnąć czas i bym dopuściła, bo mi mówili, tak? Mówiło mi, dużo osób mi to mówiło, pracuj nad swoim. Ale jakby ja nie miałam w sobie przestrzeni na to i głowa mnie nie puszczała, więc jakbym mogła cofnąć czas, to na pewno bym zaczęła robić to wcześniej. Właśnie rozkręcać własną markę i pracować na rozpoznawalność nazwiska. Mam ten sam wniosek i to samo, co powiedziałaś, że jak słuchałem właśnie o tej robocie od zlecenia do zlecenia, przecież to czym to się różni od etatu? Jak cię wywalą z etatu, to nie masz roboty. I tutaj tak samo, przestaną przychodzić zlecenia, nie masz roboty, nie masz nic zbudowanego. Tylko, że jeszcze dodam do tego, co przed chwilą powiedziałeś, taka jest różnica, że na etacie to teoretycznie nie ty odpowiadasz, tylko firma, w której pracujesz. Nie? Generalnie jakby no nie ty świecisz oczami przed klientem bezpośrednio. No chyba, że to jest jakaś mała firma, no ale uogólniając. A tutaj odpowiadasz ty i odpowiedzialność jest dużo większa niż w pracy na etacie. Tym bardziej, że jak powiedziałaś, odpowiadasz też za członków swojego zespołu. Coś, co... Ale zatrudniasz na umowie czy B2B? B2B. Nie, na razie B2B. To nie odpowiadasz. Tak, ale ja mam w sobie, wiesz, taką... Mam takie poczucie odpowiedzialności, ja to się śmieję, bo to nadodpowiedzialność, że wiesz, no fakt jestem z nimi umówiona, no jak są zlecenia, to pracujemy, jak nie ma, to nie ma, ale jednak też każdy, no nie wiem, chciałby wiedzieć, czy będzie miał tą pracę na kolejny miesiąc i w jakim wymiarze, żeby móc sobie to założyć i za ten czas mi zarezerwować, bo wiesz, dla mnie to też jest ważne, no bo na przykład wiesz, ostatnio też miałam na przykład taką sytuację, nie, że wpadł mi bardzo fajny projekt, no i piszę do jednej z dziewczyn, czy chce ze mną ten projekt robić, właśnie, a ona mi mówi, że na przykład, no fajnie, ale ona ma czas dopiero w marcu, nie? Bo to było na początku roku, więc wiesz, też nie mogę, jeżeli ja chcę skalować firmę i chcę mieć więcej klientów, to też nie mogę sobie pozwolić na to, że wiesz, wezmę nowego klienta, a potem któryś z moich podwykonawców mi powie, że on nie ma dla mnie czasu. Bo wtedy, no co? No wtedy muszę robić wszystko ja. A naprawdę mam już też dosyć siedzenia, wiesz, po nocach i po prostu, no nie, no jakby to już nie jest to, co chcę robić i jak chcę działać. Dlatego dla mnie też jest ważne po prostu, żeby wiesz, żeby im na przykład zapewnić, że nie wiem, jeżeli z kimś pracuję na godziny, no to dobra, umawiamy się na 20 godzin miesięcznie. Ja się często tak umawiam z ludźmi, że po prostu wiesz, czy oni wypracują te godziny, czy nie, ja im za te godziny płacę, bo no, chcę mieć po prostu możliwość tego, że oni są dostępni, jak ich potrzebuję. Dlatego wiesz, no niby to jest B2B, to nie jest zatrudnianie kogoś na stałe, no ale w dalszym ciągu jakieś zobowiązania to są. No bo wiesz, bo mówię, możesz mieć tych podwykonawców, no ale właśnie co na zasadzie, że ty jesteś obłożony po uszy, masz nowego klienta i twój podwykonawca ci mówi, sorry, nie mam czasu. No bo nie masz go na wyłączność. No i wtedy albo przesuwasz projekt, albo mówisz, albo rezygnujesz. No wiadomo, no są opcje, tak? No ale to nie jest fajna sytuacja. No to sobie, będę musiał sobie to przemyśleć po naszej rozmowie. A tymczasem przedostatnie pytanie, gdybyś miała dać jedną radę początkującym copywriterom, to co byś im powiedziała? Nie piszcie za darmo. I nie piszcie za 5 zł za 1000 znaków. Dobra, i dlaczego? Bo jakby często, ja jestem też na Facebooku w tych różnych copywriterskich grupach i często widzę te wiadomości, że nawet nie tylko u copywriterów, ale też nie wiem, stworzę ci stronę za darmo, bo potrzebuję do portfolio czy tego typu rzeczy. No nie. Nie, jeżeli nie masz zleceń i dopiero startujesz i chcesz, nie wiem, potrzebujesz tekstów, bo chcesz zbudować portfolio, napisz te teksty dla siebie. Nie wiem, poszukaj niszy, która cię interesuje, coś, co cię kręci. Napisz i po prostu umieść nawet, nie wiem, na swojej stronie internetowej, teraz jest tyle możliwości, nawet nie trzeba takiej strony, stricte strony stawiać, można w różny sposób zaprezentować to portfolio, nawet w Canwie można wrzucić link, nie wiem, cokolwiek. Zrób to dla siebie, nie ucz ludzi, że mogą dostawać te rzeczy za darmo, bo potem będziesz się dziwić, że oni nie chcą ci zapłacić, że potem ty szukasz zleceń, a przychodzi do ciebie klient i ci mówi 10 zł za 1000 znaków, bo jakby ja mam takie poczucie, jak ja to widzę, że sami trochę do tego, sami my jako copywriterzy do tego doprowadzamy, bo właśnie uczymy ludzi, że tak można, tak? Że my ci tu zrobimy za darmo. Tak samo nie wiem, właśnie, bo ja się dopiero uczę, to ci napiszę 5 zł za 1000 znaków. No tutaj mega wychodzi brak pewności siebie, swoich umiejętności, kompetencji.
Wiem, że jeżeli ktoś zaczyna, to może tych rzeczy nie mieć, no ale też trzeba się trochę szanować. A druga rzecz jest taka, że jeżeli zaczynasz od stawki 5 zł za 1000 znaków, no to później jest ci bardzo ciężko tą stawkę podnieść na jakąś taką sensowną stawkę, bo masz w głowie to, że no, że za tyle zaczynałeś, tak? Ja też pamiętam, że jak, nie wiem, zaczynałam, no ja za takie stawki nie pisałam nigdy, ale pamiętam 15 zł za 1000 znaków pisałam i było mi bardzo ciężko potem tą stawkę podnieść i tak podnosiłam 5 zł, potem 5 zł, 5 zł, bo jakoś tak w głowie mi się, wiesz, wbiło, że no, że okej, okay, no 15 zł mi zapłacili, no ale nie wiem, tam 30 to już mi nikt nie zapłaci, no nie? I to jest błąd, bo jak zaczynamy od takich niskich stawek, no to potem nawet nam samym jest ciężko przeskoczyć na te wyższe. Dlatego mówię, dla początkujących copywriterów nie pisz dla ludzi za darmo. Jeżeli chcesz, nie masz portfolio, pisz teksty dla siebie. A druga rzecz, jeżeli od razu chcesz pisać za pieniądze, to daje jakąś taką stawkę w miarę sensowną, żebyś ty się czuł z tym dobrze, że na tą stawkę masz odpowiednie kwalifikacje, ale też po prostu nie zaniżaj, bo później przyjdzie rozczarowanie, że nie wiem, jeden, drugi, trzeci zleceniodawca wchodzi na grupę i widzi, o, tu za darmo, tu za 5 zł, no to przecież takie są stawki. No nie, nie są i ja mam takie poczucie, że sami sobie to robimy. Tutaj w większości się zgodzę, bo to powoduje takie patologie, ale w jednej części się nie zgodzę, bo gdyby mi teraz ktoś powiedział, że pierwsze, znaczy ja miałem to szczęście, że pierwsze teksty pisałem za przyzwoitą podówczas stawkę, całe 10 zł za 1000 znaków, miałem to wpisać do portfolio, ale są ludzie, którzy nie mają tego. Nie mają tego, bo ja już miałem, wiesz, 2 lata na etacie i coś w tym portfolio było, coś mogłem klientom pokazać, ale są ludzie, którzy dopiero wchodzą. I teraz powiedz mi na przykład tak, gdybyś miała opcję na samym początku napisać 2-3 teksty zajebiście na dowolny temat dla firmy z branży, w której chcesz się specjalizować, bez pieniędzy, w zamian za opinię, to byś wzięła, czy byś nie wzięła? Nie wiem. Powiem ci, zanim odpowiem na to pytanie, to ci powiem, jak ja weszłam w branżę. Ogólnie siedziałam na tym etacie w tym korpo i byłam mega wyczerpana tym wszystkim, a żeby nie było, ja pracowałam w korporacji, w międzynarodowej korporacji, pracowałam dla Londynu i dla Stanów Zjednoczonych i to była księgowość międzybankowa. Więc z copywritingiem to miało tyle samo wspólnego, co nie wiem w sumie co. Nie miało nic. Więc, a wcześniej pracowałam w bankowości, więc jakby totalnie moja kariera zawodowa, jak się potoczyła, nie miała nic wspólnego ani z marketingiem internetowym, z copywritingiem, z niczym. No i siedziałam w tym korpo i tak sobie scrollowałam Facebooka i na jakiejś grupie takiej, nie wiem, biznes z kobietami przy kawie, coś w tym stylu, zobaczyłam ogłoszenie, że jakaś kobieta szuka do współpracy osób, które z wywiadów nagranych w formie audio zrobią rozdziały do książki. No i się zgłosiłam i ona mi wysłała fragment próbki, żebym napisała tam pół strony. Aha, widzisz, dobrze, no to okej, napisałam. Napisałam, widzisz, pół strony, ale to był pół strony, a nie artykuł, żeby ona zobaczyła, jaki mam styl. No i siadło i podpisałyśmy umowę i stworzyłam z nią tą książkę i super. Więc to jeszcze tak jakby nie był taki czysty copywriting, a później dostałam propozycję w sumie od hurtowni kosmetycznej, która też prowadziła swojego bloga, żebym napisała dla nich artykuły. Ale właśnie tutaj widzisz, no tu już było od razu, że oni mi za to zapłacą. Jeżeli się spodobają te artykuły, to wtedy oni będą chcieli nawiązać z tą współpracę. No i napisałam i siadło. Nie? I tak się zastanawiam teraz nad twoim pytaniem i ciężko mi jest powiedzieć, bo tutaj też odpowiedź brzmi, to zależy, bo to by zależy od tego, na jakim bym była etapie w życiu, jak bardzo bym potrzebowała się pokazać, jak bardzo bym potrzebowała, nie wiem, pieniędzy, bo jeżeli bym bardzo potrzebowała pieniędzy, to bym jednak próbowała znaleźć zlecenie za kasę. Nie wiem, powiem ci, że nie wiem. Ja ci powiem, do czego zmierzam, bo kiedyś też miałem to takie podejście, że byle co, aby za kasę, ale zauważ teraz jedną rzecz. Nie mówimy o sytuacji, kiedy ty już coś masz, powiedzmy, masz jakieś zaplecze, bo wychodzisz z etatu, masz poduszkę finansową i tak dalej, możesz się bawić, nie? Możesz dyktować warunki, bo masz przewagę w negocjacji, masz silną pozycję, ale zauważ,
masz dwie osoby, które w tym samym czasie weszły do branży i nie potrafią nic. Mają zero doświadczenia, nic nie wiedzą i każda z nich, żeby dostać zlecenie za kasę, musi zbudować zaufanie u klienta, nie? Musi zdobyć to zaufanie. I teraz masz osobę, która od razu chce pieniądze, masz osobę, która pierwsze dwa testowe, powiedzmy, zlecenia robi bez kasy. Zaznaczam bez kasy, nie za darmo, bez kasy. I te dwa bezpłatne zlecenia wykorzystuje potem, żeby zbudować zaufanie u klienta i już dyktować wyższe stawki, niż ta osoba dostanie na start. Mówię o takiej sytuacji. Dobra, no to tak. Jeżeli ja bym się zgłosiła do firmy z taką myślą i z propozycją współpracy i wyszła proaktywnie, tak? W tym kontekście, że idę do nich i mówię, słuchajcie, nie wiem, albo oni, nie wiem, rzucają ogłoszenie, że szukają tego copywritera, nie? I mówię, że jestem w stanie dla was napisać coś, żebyście zobaczyli, jak ja piszę i wtedy się dogadacie, to może bym na to poszła. Natomiast na pewno nie napisałabym ogłoszenia na Facebooku, halo, zaczynam jako copywriter, napiszę dla ciebie za darmo. Więc to bym jeszcze rozróżniła, nie? Że prędzej to ten przykład, który ty opisujesz, że faktycznie, nie wiem, chcę w czymś spróbować, wybrałam sobie niszę, chcę się dostać do tej niszy, chcę zdobyć doświadczenie, chcę dostać konstruktywny feedback, czy mi to wyszło dobrze i opinię, którą mogę się podzielić, to nie jest za darmo. Nie jest za pieniądze, ale nie jest za darmo. Kontra to, że ja wchodzę na Facebooka, na grupę dla copywriterów i piszę, cześć, jestem Ania, zaczynam jako copy, nie mam zleceń i napiszę dla ciebie za darmo. Tu mówię stanowczo nie. No, ludzie tak wchodzą, wiesz, domyślnie, zamiast pójść po znajomych jakichś, wiesz, aby ktoś miał jakieś znajome strony internetowe, o byle czym nawet, no, może nie o byle czym, dobrze, żeby miał coś ciekawego, coś, czym można pokazać, a nie jakieś, nie wiem, rozrzutnik do obornika, czy zwyczaje godowe chomików domowych, czy coś takiego. A to często właśnie tak się kończy, że jak wrzucasz ogłoszenie na Face'a, napiszę za darmo, to się zlatują właśnie ci ludzie, którzy chcą za darmo i zlecają ci teksty kompletnie z dupy, które później w sumie, no robisz to pod portfolio, ale no wstyd to wstawić do portfolio, nie? Tym bardziej, że no jeszcze nie umiesz pisać, więc zamiast tego niedawno nagrywałem właśnie jak zaczynać i tam polecam, żeby chociaż sobie jakiegoś, no nawet darmowego e-booka przeczytać o tym, jak pisać. Tego jest do cholery i trochę w internecie. Pójść do firm czy z branży, w której się chcesz specjalizować, w ogóle pomyśleć o tym, w czym się chcesz specjalizować i wtedy pójść do takiej firmy, pójść po znajomych, pójść do jakiejś fundacji. Dla fundacji ja bardzo chętnie napisałbym na przykład dla fundacji za free, czy dla jakiegoś schroniska dla zwierząt, nie, po to, żeby po prostu dla samej tej działalności charytatywnej, nie, po to, że dla świadomości, że zrobiłem coś dobrego, ale za darmo, tak jak mówisz, za darmo, bo też zauważ, dodałaś, że ja dla was napiszę, chcę za to feedback, chcę za to opinię, chcę za to wpis do portfolio. Czyli już tak jak powiedziałaś, nie za darmo. Tak. Bo to właśnie trzeba rozróżnić, nie? Za pieniądze, a za darmo. Bo jakby no, też nie wszystko, co robimy za pieniądze, nie? No. Wybacz, że tak napadłem, ale miałem pierwszą okazję dopiero teraz z którymś z moich gości się nie zgodzić i chciałem sobie tak trochę podyskutować, także może nie będziesz miała pretensji. Nie, no skądże? Nie, no jakby... W sumie zgadzam się teraz z tobą, nie? Bo rozróżniłam to sobie też jakby ja w głowie dla siebie, nie? Bo to też jest tak, że to, co ty mówisz, nie? Pójść do znajomych, popytać, sprawdzić, czy ktoś potrzebuje, nie wiem, fundacja i tak dalej, wymaga trochę od wysiłku, nie? Mniej wymaga wysiłku napisanie na Facebooku, cześć, zaczynam, napiszę ci za darmo. A jak już też rozmawialiśmy, no dużo ludzi jednak teraz po prostu chce wszystko na już, na teraz, natychmiast i najlepiej właśnie bez wysiłku, no nie? No tak, dobrze, to nie ma. Czasem trzeba przyjść półtorej godziny, pogadać z gościem, żeby coś z tego było. Nie? No. A potem jest, wiesz, jeszcze duże rozczarowanie na przykład, no nie? Że przecież, o Jezu, nie wiem, napisałem ogłoszenie na Facebooku i nikt się nie zgłosił, nie? Albo napisałem ogłoszenie na Facebooku, że napiszę za darmo i przyszli do mnie klienci i oni mają pretensje. Nie? Albo nie wiem, nie podoba im się to, co napisałem. No przecież nie piszę za darmo. Też tak. Ktoś tak. Też tak kiedyś, ale jak to później poczucie własnej wartości spada, nie? Że kurde, ja piszę za darmo i jeszcze mają pretensje, nie? To znaczy, że co ja jestem, moja wartość jest ujemna, no i robisz sobie wtedy krzywdę. Właśnie, dlatego właśnie takim działaniem robimy sobie sami krzywdę. Gdzie cię można znaleźć w internecie? Gdzie cię będzie można znaleźć w internecie?
No i ja myślę, że jak ten podcast zostanie opublikowany, to już będzie mnie można znaleźć, więc zapraszam serdecznie na stronę www.działaj.online. Jestem też na Instagramie jako Anna Tabor, jestem też na Facebooku Anna Tabor Działaj Online i na LinkedInie tak samo jako Anna Tabor. Także tutaj w tych mediach społecznościowych na razie w tych miejscach, docelowo może jeszcze gdzieś indziej, ale to nie wszystko naraz, pomału, skoro półtora roku robiłam stronę, to też nie szalejmy. Także no. Tam można mnie znaleźć. Grunże w końcu będzie i że do przodu. Ania, ja Ci za przybycie i za podzielenie się wiedzą, spostrzeżeniami i tipami dziękuję w imieniu swoim słuchaczy, widzów i pewnie będę Ci życzył dobrego dnia. Super, ja też bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają, słuchają, znajdą tutaj coś wartościowego dla siebie i wyciągną wnioski i dzięki mnie może unikną jakichś błędów. Bo jak to mówią, dobrze się uczyć na błędach, lepiej na cudzych niż na swoich. Chociaż z drugiej strony nic tak nie uczy, jak jednak nauka na swoich błędach. Także super, bardzo dziękuję za zaproszenie. Świetnie, że mogłam u Ciebie wystąpić. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, siema, cześć. Cześć, Pepe. W odcinku z Anią to jest tyle. Jaką jedną lekcję wynosisz z niego dla siebie? Napisz w komentarzu. W zależności od tego, gdzie konsumujesz ten odcinek, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka dla Spotify'ka, kliknij coś, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. Znasz kogoś, komu ten odcinek mógłby pomóc? Poleć go swoim znajomym. Z góry dziękuję. Siema.